Oj. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, drogi widzu. Witam cię w internecie, witam cię na YouTubie, na kanale edukacyjno-lifestyle'owo-rozrywkowym Puchacz. Witam cię przy pustej herbacie, a jak wiadomo, z pustego nawet Salomon nie naleje. Witam cię w kolejnym dziwacznym, intrygującym, budzącym wątpliwości odcinku z serii odpowiedzi na pytania od was, czyli od ciebie, i od ciebie, i też od ciebie. To jest taki meta odcinek trochę, dlatego że podzielę się takimi swoimi przemyśleniami na temat, no właśnie, mojej działalności na YouTubie. Zaczynamy od pytania podstawowego, czyli wiedzy, którą będziesz mógł podzielić się ze znajomymi, czy będziesz mogła na przykład opowiedzieć w trakcie śniadania z rodzicami. To znaczy, skąd nazwa Puchacz? Skąd taki pomysł, żeby nazwać ten kanał tak, a nie inaczej? Historia takiego przezwiska, niku, czy pseudonimu scenicznego Puchacz wzięła się stąd, że kiedyś, kiedy poszedłem po gimnazjum jeszcze, bo ja jestem dzieckiem starego systemu, do liceum, to na pierwszych zajęciach z nową grupą, akurat dobrze to pamiętam, to była lekcja WF-u, spotkaliśmy się pod salą gimnastyczną, no i tam część osób, z którymi się poznawałem, mówiła o tym, jakie miała ksywki, że oni się nazywają na przykład Tomasz, ale proszą, żeby mówić do nich Master Killer 60017. No akurat nikt takiej ksywki nie podał, ale ogólnie no mówili tam, że on jest, nie wiem, skryba dla znajomych. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Jednak nie pamiętam tego dobrze, no ale ludzie mówili po prostu swoje ksywki. No i mi się to wydało trochę dziwne, no i tak na szybko wymyśliłem coś. Wymyśliłem losowe słowo i tym słowem był właśnie Puchacz, czyli nazwa taka Puchacz. No i zacząłem wszystkim wmawiać, że tak do mnie mówiono i że całe gimnazjum byłem Puchacz. No i to się przyjęło. I faktycznie przynajmniej część osób mówiła do mnie Puchacz przez krótki okres czasu, dopóki nie okazało się i mój wielki skam nie został odkryty, ale ten stunt, czyli taki trik, mi się na tyle spodobał, że ta nazwa już była mi później bliska. No i jak zakładałem kanał na YouTubie, to stwierdziłem, że personifikacja wiedzy i edukacji, bo od początku wiedziałem, że gdzieś tam to chcę robić na YouTubku, no w formie Puchacza będzie naprawdę spoko. No i stąd właśnie taka nazwa. Powiązane pytanie z tym, jak skończyłem poprzednie pytanie, to znaczy skąd pomysł na kanał? Pomysł na kanał stąd, że ja od YouTube'a od zawsze po prostu chłonąłem i kocham go. I gdyby nie YouTube, nic bym nie wiedział o niczym, bym nie umiał liczyć, mówić, pisać i też żartować, albo nic mnie by nie śmieszyło nigdy. To było dla mnie po prostu naturalne, że ponieważ tyle biorę od tego środowiska i tyle różnych dziwnych rzeczy się dowiedziałem, albo nauczyłem, albo tyle czasu po prostu spędziłem na YouTubie, to powinienem też coś mu oddać. I tak właśnie jest. No nie wiem, czy to jest ambitna historia, to nie jest tak, że spotkałem jakiegoś bezdomnego albo, nie wiem, jeleniak w lesie, który był srebrny cały i on mi powiedział, nagrywaj filmy i edukuj, albo twórz content rozrywkowy. Jest trochę mniej ambitnie, no ale przynajmniej jest szczerze. Kolejne pytanie dla takiej wąskiej grupy osób, która chyba ogląda moje filmy tylko po to, żeby słuchać żartów na temat królików, albo łapać te króciutkie przebitki, kiedy króliki w formie zdjęcia albo nagrania pojawiają się w materiałach moich. Dlaczego to zrobiłeś, co? Dlaczego? Dziadu. Nic się nie uczycie. Pytanie brzmi, czy będzie więcej właśnie króliko kontentu, czy moich królików na kanale? I jak najbardziej odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, to znaczy będzie więcej królików, ale cały czas myślę nad tym, jak prezentować i przemycać je do filmów w sposób taki nieoczywiście zrażający wszystkich tych, którzy nie mają blisko swojego serca miłości do tych, czworonożnych, w moim przypadku białych, miotaczy bobków. To jest osobne pytanie, to znaczy ile zajmuje stworzenie jednego takiego odcinka, takiego modelowego odcinka na kanale Puchacz? Bardzo dużo czasu, to znaczy to jest kilka dni roboty. Oczywiście to zależy, jeżeli film trwa 5 minut, no to zrobienie go zajmuje z reguły może 1/3 mniej niż filmu, który trwa 15 minut, bo takie też są oczywiście na moim kanale. Ale co do zasady przyjmuję, że stworzenie jednego takiego filmu to jest około 20-25 godzin pracy.
pracy, w sensie takiej uczciwej pracy nad każdym materiałem, od researchu, wbrew pozorom naprawdę robię research do moich materiałów i mimo, że narracja często jest dość chaotyczna, no to nie jest to jakby przypadkiem, to jest chaos artystyczny, który staram się gdzieś tam tworzyć, no i to też zajmuje czas, później nagranie, ja uczestniczę w całym tym procesie, no i wiem doskonale po sobie, po prostu po tych spracowanych dłoniach, że taki przeciętny film powstaje mniej więcej koło doby, tylko doby, którą ktoś spędza na pracy, czyli nie doby, czyli 8 godzin pracy i 16 godzin na przykład oglądania YouTube'a, tylko 24 godziny pracy, to chyba jest dość jasne. Kolejne pytania dotyczą komercjalizacji tego kanału, to znaczy pytacie o to, czy zrobię sklep, czy są jakieś produkty, które możecie ode mnie kupić z logiem puchacza, czy z czymkolwiek. No i nie ma niczego takiego. Długofalowo bardzo chętnie chciałbym nawiązać taką relację, w której możesz kupić sobie, czy zaopatrzyć się w coś, co jest edukacyjne i dobre, ale też dla każdego, ale jest to pieśń pewnie przyszłości, chociaż sam fakt wspierania finansowo kanału jest czymś, o co już pytałem was i w ogóle wydaje mi się, że mogłoby być bardzo fajne do tego, żebym ja się czuł trochę zobowiązany do tego, żeby jednak pilnować się. Wiem, jak to źle brzmi, ale praktyka pokazuje, że niestety tak jest, kiedy pieniądze są, znaczy kiedy ich nie ma, czyli kiedy jest taka relacja pieniężna, finansowa. No, kurde. Niestety. Nie chcę dołączyć do tego legionu twórców, którzy najpierw zarzekali się, że nie będą chcieli finansować czy komercjalizować swojego kanału, a później oczywiście, że to robili i to robią i w ogóle swoje życie budują wokół tego. Ja mówię otwarcie, że dla mnie to by było spełnienie marzeń i myślę o takich rzeczach, ale w perspektywie długofalowej. Moim zdaniem im szybciej, tym lepiej, ale tylko jeżeli to będą rzeczy naprawdę wartościowe, z którymi się będę czuł pewnie. I wartościowe nie chodzi mi o to, że muszę po prostu zbudować szwalnię i szyć kurtki, które pozwolą ci przetrwać na Antarktydzie, albo jakieś kursy, które sprawią, że będziesz ekspertem we wszystkim, tylko po prostu no, przyjdzie na to czas. Moja część widzów, która jest bardzo mocno nastawiona na naukę historii, pytał to, czy będę nagrywać powtórki nastawione stricte pod naukę, pod maturę. I tutaj raczej odpowiedź brzmi nie, to znaczy to, co ja robię i ta część mojego kanału, która jest poświęcona takiej powtórce albo historycznej, albo i takiej bardziej ogólnej w ogóle, czyli takie zastanawianie się nad konkretnymi wydarzeniami czy epokami, to jest raczej już taka docelowa forma, bo nie ma opcji, żeby w miarę jak moja widownia po pierwsze rośnie, a po drugie też się rozwija i przechodzi na kolejne etapy swojego życia, no nie chcę was wszystkich po prostu przez najbliższe 10 lat katować rozwiązywaniem arkuszy maturalnych. Aczkolwiek rozważam na przykład w kontekście tej komercjalizacji, że może dla wąskiej grupy osób, która faktycznie chciałaby, żeby zobaczyć film ze mną, który rozwiązuje arkusze maturalne, no coś, jakieś rozwiązanie znaleźć. Na pewno nie będzie tego na głównym kanale, no bo po prostu nie, bo się tego boję, mimo że dla przyjemności, dla takiej radochy mógłbym sobie zrobić parę takich arkuszy i może to, znaczy jestem pewien, że byłoby to zabawne, dlatego że te arkusze są całkowicie bez sensu, ale nie ma co, chyba takie jest moje zdanie, a to jest moje Q&A, więc ja mówię swoje zdanie tylko. Jeżeli uważasz inaczej, to to nagraj swoje Q&A. Relacje z widzami. Nie pasuje ci, to nagraj swój kanał, zrób. Kolejne pytanie, które mi się bardzo spodobało, jest takie, czy jak nagrywam voiceovery, a jak zauważyłeś, czy zauważyłaś pewnie, ja naprawdę dużo na kanale robię teraz treści, które nie posiadają tego obrazu, tego bezpośredniego kontaktu. Czy w trakcie nagrywania tych filmów, które są tylko z moim podkładem głosowym, również tak gestykuluję? No bo jestem raczej osobą taką ekspresywną. I odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Po prostu nie. Jak nagrywam voiceover, nie wiem, co się ze mną dzieje, wchodzę w jakiś trans po prostu, mówię serio, wchodzę w jakiś trans, po prostu jestem całkowicie sztywny, prawie nie oddycham i po prostu mówię. Może kiedyś zrobimy sobie takie zakulis, że ktoś mnie nagra, jak ja nagrywam voiceover, bo jest to naprawdę zabawne, to znaczy nie poznaję siebie, jak nagrywam sam głos, zamykam się w pieczarze i po prostu mówię. Znaczy w sumie robię dokładnie to samo, co teraz, tylko że jest jeszcze kamera i jakoś ta świadomość sprawia, że zaczynam machać rękami i w ogóle... Oj. To tyle, mam nadzieję, że doedukowałeś czy doedukowałaś się w temacie niekoniecznie jakimkolwiek, ale wiesz trochę więcej o moim kanale i o mnie, i o mojej działalności, o planach na przyszłość. Chyba zasygnalizowałem bardzo mocno, że naprawdę kocham fakt, że mogę sobie nagrać takie wideo, pomachać ci rączką i coś tam się uśmiechnąć. Jeżeli ty się uśmiechniesz chociaż raz w trakcie takiego materiału, powiedzmy raz na 5 minut, no to ja już po prostu się cieszę z tego. A jeżeli to się nie uda, to jest mi mega, mega smutno, więc nawet na siłę czasem staram się przynajmniej w tych interwałach co 5 minut się uśmiechnąć. No i miłego poranka, dnia,
wieczoru i nocy. Jeżeli masz jakieś pytanie do mnie, to zadawaj je śmiało. Jeżeli otworzyłem, rozgrzałem twój umysł i chcesz się jeszcze o coś dopytać, będzie następne Q&A, a po nim następne. I tak do końca YouTube'a i do upadku Polski.